Przed nami ostatnia, siódma kolejka ligowa rundy jesiennej Mistrzostw Polski w hokeju na trawie sezon 2022-2023, awizowana na dzień 29 października. To będzie runda walki o punkty. Wystarczy wspomnieć, że różnica punktowa pomiędzy AZS-em a WF-em Poznań zajmującym piąte miejsce, a trzecią drużyną tabeli ligowej Stelą Gniezno to zaledwie różnica jednego punktu. Spoglądając w dół tabeli ligowej, również ciekawie, sytuacja pomiędzy siódmą Wartą Poznań a wspomnianym już AZS-em a WF-em Poznań to zaledwie trzypunktowa różnica. A i na samym szczycie tabeli ligowej dwie drużyny legitymują się taką samą ilością punktów, a o kolejności zdecydowały strzelone bramki. I tak tabeli przewodzi Grunwald Poznań, drugą drużyną jest AZS Politechnika Poznańska. Nadmienić trzeba, że dwie drużyny, Pomorzanin Toruń i Start 1954 Gniezno, mają do rozegrania zaległe spotkanie szóstej kolejki ligowej. A oto zestaw par nadchodzącej kolejki ligowej. A oto zapowiadany zestaw par. Warta Poznań, LKS Rogowo, Start 1954 Gniezno, AZS AWF Poznań, Stela Gniezno, Grunwald Poznań i najciekawsze spotkanie tej kolejki AZS Politechnika Poznańska, Pomorzanin Toruń. Chcący utrzymać się w czołówce ligowej toruński Pomorzanin, to spotkanie po prostu musi wygrać. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. W nadchodzącej kolejce życzę wielu sportowych emocji. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.